Na początku chciałem to dać jako pojedynczy materiał, jednak biorąc pod uwagę, jak bardzo jest to temat czy też problem wyjątkowo rozległy, postanowiłem zawrzeć to w taką miniserię. Tak więc zaczynamy serię pod tytułem Genyza pokolenia przegrywów, a na pierwszy ogień bierzemy system edukacji. Zapraszam. Na wstępie zaznaczę, że nie będzie to taki typowy narzekanie na szkolnictwo i tak tylko będzie spojrzenie na to, jak obecny system edukacji w Polsce tak naprawdę zniechęca do tego, żeby ludzie się rozwijali. Zaczniemy od takiej wyjątkowo prozaicznej rzeczy, jakim jest y, zakres godzin lekcyjnych. I nawet nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o to, że jest dosyć późno, typu do godziny 15 i tak dalej, ale chodzi o początek zajęć lekcyjnych, czyli godzina 8, niekiedy nawet 7. Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, że to nie jest tak naprawdę optymalne rozwiązanie. I już tłumaczę o co mi chodzi. Czy słyszeliście może o czymś takim jak chronotyp? Jest to naturalna preferencja do późnego bądź wczesnego wstawania i budzenia się. Typu, że jak ktoś jest chronotypem porannym, to jest takim, powiedzmy, rannym ptaszkiem. A jeżeli ktoś woli późno zasypiać i późno wstawać, no to jest wtedy nocnym markiem. I to jest naturalna tendencja. I teraz dlaczego o tym wspominam? Ponieważ dzieci, szczególnie nastolatkowie, mają tak naprawdę chronotyp wieczorny, czyli są naturalnie nocnymi markami. Co sprowadza się do tego, że zaczynanie lekcji na godzinę ósmą czy nawet siódmą, a biorąc pod uwagę szkoły średnie, to niekiedy wymaga to wstawania o czwartej, piątej, żeby dojechać, no to mamy istny gwałt na ich fizjologii. I tutaj pojawia się pierwszy, moim zdaniem, istotny problem. Dlaczego? Jeżeli cały system edukacji BA Cały system społeczny, bo tyczy się to też jeszcze wielu miejsc pracy, jest tak naprawdę dostosowane pod ranne ptaszki. No to wówczas mamy do czynienia z sytuacją, kiedy spora część społeczeństwa, bo aż 25%, jest w stanie zbliżonym do stanu upojenia alkoholowego. I czym to tak naprawdę skutkuje? Skutkuje to tym, że. Podczas takiego rannego wstawania nie jesteśmy w pełni wydajni umysłowo. Nasza wydajność drastycznie spada w momencie, kiedy jesteśmy niewyspani. Dołóżmy do tego ogólne rozdrażnienie przez większość dnia, i mamy sytuację, w której nie idzie nam zbyt dobrze nauka czy praca, jesteśmy z tego powodu mocno wkurzeni, a co za tym idzie, rośnie do tych rzeczy niechęć. I w przypadku takich dzieci. Które powiedzmy uczą się dopiero, przyswajają sobie jakąś nową wiedzę, jest to szczególny problem, ponieważ w dalszej perspektywie ich jeszcze bardziej to zniechęca do nauki. I wbrew pozorom, na to jest bardzo proste rozwiązanie, ale o tym powie nam ekspertka w tej dziedzinie. I wszystkie badania od lat 90. do teraz mówią jednym głosem. Zostawiamy tych samych uczniów, tych samych nauczycieli, te same programy nauczania, te same podręczniki, a zmieniamy tylko porę rozpoczynania lekcji. Na 8.30, a najlepiej na godzinę 10.00. I dzieje się magia. Młodzież śpi dłużej, ma o połowę mniej nieobecności na lekcjach i lepsze wyniki w nauce. Po zmianie pory rozpoczynania lekcji 19% więcej uczniów zdało brytyjski odpowiednik matury. A jeśli chodzi o egzaminy amerykańskie, to średnia w testach SAT wzrosła o 212 punktów. Gdy patrzymy na kraje, w których prawo jazdy mają osoby niepełnoletnie, to okazuje się, że zmiana pory rozpoczynania lekcji z 8 na 9 zmniejszyła liczbę wypadków samochodowych, powodowanych przez kierowców do 18 roku życia, aż o 70%. Dla porównania, system hamowania ABS, uznany za rewolucję w dziedzinie bezpieczeństwa, zmniejszył liczbę wypadków samochodowych zaledwie o 25%. To jest zaledwie fragment 16-minutowego i moim zdaniem bardzo ciekawego wykładu na temat tych właśnie preferencji, znanych jako chronotypy. Ale spokojnie w opisie zostawię do niego link, także będziecie mogli sobie to ze spokojem odsłuchać. Tak więc mamy kwestię zbyt wczesnej pory, ale to niestety nie wszystko, bo jest jeszcze kwestia tego, że cała ta praca, jaką dzieciaki wkładają w naukę w ciągu dnia, jest zdecydowanie za długa. Weźmy sobie na sam start szkołę podstawową. Wygląda to tak, że najczęściej nie licząc oczywiście końcówki, jaką jest ostatnie dwa tygodnie przed wystawieniem ocen końcowych, mamy sytuację, w której dzieciaki w klasach od 4 do teraz 8 klasy mają tak naprawdę od 8 do 14, niekiedy 15 godziny. I tu mówimy o samych y, godzinach spędzonych w szkole a weźmy jeszcze pod uwagę zadania domowe weźmy pod uwagę jeszcze nauczenie się czy to na sprawdziany, czy kartkówki żeby po prostu ogarniać temat na bieżąco i wychodzi na to, że dzieci na naukę poświęcają jakieś 8, czasami nawet do 10 godzin gdzie nawet zwykła praca biurowa tyle nie zajmuje i to mówimy o dzieciach w wieku Między 10 a 13-14 lat. To jest wiek, w którym dojrzewają, zaczynają buzować hormony i kształtuje się nasz światopogląd na niektóre aspekty. I co się dzieje, jeżeli taki dzieciak widzi, że jest przeładowany tym wszystkim? No, staje się niestety jeszcze bardziej zniechęcony do tego wszystkiego, niż z powodu chociażby takiego zbyt wczesnego wstawania. I można sobie tak wewnątrz powiedzieć, że warto nauczyć dzieciaki dążenia do sukcesu, ale niech im się to nie kojarzy z taką męką, z przymusem typowym. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci odnosiły jakieś sukcesy, pozwólmy im rozwijać pasję. Patrzmy, w czym oni są dobrzy, co naprawdę lubią robić. Pozwólmy im to tak naprawdę rozwijać dążyć do tego, żeby w danym Aspekcie stawali się coraz lepsi, to sprawi, że staną się tak naprawdę osobami sukcesu. A przez właśnie taki przeładowany program w szkole, nie mają nawet czasu, żeby usiąść na 5 minut, porozmawiać z rodzicami czy cokolwiek innego, bo muszą non-stop siedzieć w tych książkach, zeszytach, pisać, uczyć się. Kiedy oni mają to zrobić? Tutaj jest właśnie bardzo poważny problem. I mało tego. Jeżeli taki przymus, taki typowy zapiernicz w szkole odbywa się już za młodu, no to w dorosłym życiu też jest przyzwyczajony do niczego innego jak zwykły zapieprz. Jak tylko nic poza pracą, jedzeniem i tak dalej. Zero przyjemności. To jest poważny problem, i tutaj pojawia się dosyć ogromne pole do popisu, jeżeli chodzi o zmiany. Warto też zauważyć, że też niszczą się różnej maści więzi, czy to między kolegami z klasy, czy to rodzinne, czy jakieś partnerskie. Wszystkie pod coraz to bardziej przeładowanym systemem nauczania te więzi tak naprawdę zaczynają się sypać, kruszyć niczym wafelki. Ale jest na to bardzo proste rozwiązanie. Wystarczyłoby tak naprawdę część z tych zajęć wywalić do kosza albo po prostu je przenieść lub co jest o wiele trudniejsze do zrealizowania skupić się na tym żeby to były jakościowe rzeczy a nie narąbać byle żeby było skoro już wspomniałem o ilości i jakości zajęć lekcyjnych to tutaj niestety też jest Ogromny problem, i wydaje mi się, że jeden z największych, który nie jest rozwiązywany, a wręcz pogłębiany, a mianowicie to, że skupia się tak naprawdę na ilości zajęć, ilości wiedzy, zamiast tego, żeby to była wartościowa wiedza. Weźmy chociażby taką matematykę. No, nie oszukujmy się. Komu poza studiami technicznymi przyda się tak naprawdę funkcje trygonometryczne? Co? Albo obliczenie pochodnej, co obecnie jest w szkole średniej na rozszerzeniu, a za parę lat będzie prawdopodobnie na podstawie. Komu to jest potrzebne? Albo wszelkiej maści rzeczy związane z biologią, jak sposób rozmnażania się pantofelka. Jest nam to potrzebne? No, nie. W większości jest to wiedza, której nie potrzebujemy, i nawet podczas rekrutacji na studiach, nawet w toku studiów, one mogą okazać się już nie w 80%, ale na przykład w 50% ta wiedza się w ogóle nie przydaje. A gdy przychodzi co do czego, szukamy pracy, to wychodzi na to, że Liczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie papierek ukończenia uczelni, a nie tak naprawdę wiedza, jaką posiadamy. W większości też nie jest ona do niczego potrzebna, bo my i tak uczymy się danego stanowiska. Albo coś, co w toku takiego obowiązkowego nauczania jest zupełnie zbędne, czyli religia. Co? Już pomijając kwestię czy się w to wierzy, czy nie wierzy, to bierzmy pod uwagę, że religia to jest tak naprawdę ogrom podstawy programowej na przestrzeni całej edukacji, od podstawówki aż do szkoły średniej. Można by było ten czas wykorzystać o wiele lepiej na przykład, na rozwijanie jakiejś pasji. Czy po prostu, żeby odpocząć od tego całego natłoku, na przykład, no nie wiem, z kolegami, koleżankami, na przykład. A jeżeli ktoś chce to praktykować, to mógłby wówczas pójść do kościoła, na nauki, mógłby się pomodlić we własnym zakresie, mógłby nawet poprosić rodziców, żeby pokazali, jak się to wszystko praktykuje. Jakich tak naprawdę formułek się nauczyć, i tak dalej, da się to tak naprawdę załatwić, ale nie żeby do tego centralnie przymuszać, bo niestety, ale u nas w kraju, jeżeli chodzi o tę wiarę, to zachodzi sroga indoktrynacja. Niestety, dopóki ten system będzie wyglądał tak, a nie inaczej, będzie tylko i wyłącznie gorzej. Bo spójrzmy na to, dlaczego aż tyle tego jest? Dlaczego zamiast funkcji trygonometrycznych nie mogliby nas nauczyć chociażby tego, e, jak się wylicza swoje wydatki, przychody, dochody, e, jak się odlicza podatki, jak się w ogóle sprawdzić, jaka jest stawka opodatkowania i inne takie rzeczy? Dlaczego? Chociażby dlatego, żeby ludzie nie byli tego świadomi, żeby jedyne na czym im zależało to zwykły konsumpcjonizm i tyle, żeby nie dążyli do tego, by stawali się lepsi, bo jeżeli człowiek w większości próbuje stać się lepszy, tak naprawdę zdaje sobie sprawę, że może pozwolić sobie na coś więcej niż taka kiepska władza jak no, na przykład ta obecna. I co za tym idzie? Pójdą zagłosować gdzie indziej, na kogoś innego. I o to tak naprawdę chodzi o pozostaniu przy władzy, bo niestety, ale tempem nierozwijającym się narodem naprawdę jest bardzo łatwo sterować. No dobra, skoro wiemy, dlaczego to się nie zmienia, będzie tylko gorzej, no to może sobie powiedzmy, jak to mniej więcej wpływa na ludzi. No więc tak. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ma się powiedzmy powyżej 25 lat. No ja nie muszę, bo akurat już jestem w tym wieku. I przez 3 czwarte ponad swojego życia spędziło się 3 czwarte czasu na nauce rzeczy, które okazały się zbędne. Jak myślicie? Jak tacy ludzie mogą się poczuć? W trakcie samej nauki już rośnie niechęć do tego, żeby się rozwijać. No bo, sorry, gdybym ja wiedział, że przez większość czasu robię rzeczy, które w ogóle do niczego się nie przydadzą ani mnie, ani nikomu innemu, no to. No, sorry, bardzo. Moją reakcją i podejrzewam, że zdecydowanej większości byłoby coś takiego. Ja Swoją drogą, jak już jesteśmy przy tym fragmencie z Dnia Świra, polecam obejrzeć całość i zobaczyć, jak to odnosi się właśnie do tej osoby przedstawionej z tego fragmentu. Można być zaskoczonym, ile tak naprawdę rzeczy będzie się sprawdzało z tej serii, ale przede wszystkim, właśnie z tego systemu edukacji. Tutaj przydałyby się naprawdę solidne reformy, tylko że niestety u nas te reformy to cofają nas do czasów komuny i podejrzewam, że cofniemy się do edukacji sprzed komuny, tak jak próbowaliśmy z niej wyjść. Dlatego do uczniów mam taką bardzo dobrą radę: jeżeli macie jakiś swój ulubiony przedmiot, z którym poniekąd wiążecie swoją przyszłość, to uczcie się go jak najlepiej. Dążcie do jak najlepszych wyników, a resztę byle żeby po prostu zdać, bo to i tak wam się w życiu nie przyda. I uwierzcie mi za parę lat jeszcze mi za to podziękujecie. Pozostańmy jeszcze w temacie lekcji, ponieważ jest jeszcze coś, co wydaje się na pozór mało znaczące, ale jednak znaczenie ma ogromne. Mianowicie klasyka klasyków, czyli w łew na samym początku dnia. O, kurwa, ja pierdolę. I nie zrozumcie to mnie źle. Uważam osobiście, że ruch jest bardzo ważny, jest potrzebny do prawidłowego funkcjonowania. Zresztą zrobiłem Materiał o Body Positive, który też nawiązuje do rzeczy odwrotnej, czyli do lenistwa. Swoją drogą, jeżeli jeszcze tego nie obejrzeliście, to gorąco polecam. Ale wracając do sedna, problemem nie jest to, że są w ogóle lekcje WF-u. Problemem jest to, że jest one na początku dnia. I dlaczego? Co się dzieje po WF? -ie? No, zazwyczaj jesteśmy zmęczeni. A jeżeli jesteśmy zmęczeni, no to nasza wydajność umysłowa jeszcze bardziej spada i możemy się w sumie cofnąć do fragmencie odnośnie chronotypów, kiedy mamy niepełną wydajność umysłową. Powtarza się wtedy ten sam scenariusz. Nie chce nam się uczyć, narasta niechęć, traktujemy to jako Nieprzyjemny obowiązek. No, ale tutaj jest bardzo, ale to bardzo proste rozwiązanie, a mianowicie przenieść WF na koniec lekcji. Wtedy, jak już nie musimy tak naprawdę się uczyć, umysł może swobodnie sobie odpocząć, możemy sobie zmęczyć ciało, żeby nacieszyć się ćwiczeniami, jakiekolwiek by nie były. I tutaj wyglądałoby to znacznie, znacznie lepiej. Kolejnym punktem, jeżeli chodzi o patologię systemu edukacji, są niestety sztywne ramy zbyt sztywne. Na tyle, że tak naprawdę są wręcz narzucone metody nauczania, zamiast próbować podejść tak, żeby ludzie nauczyli się jak najlepiej. I co mam tutaj na myśli? Mam tu na myśli nudne aż do pożygu zajęcia i robienie notatek, które są niczym innym jak głupią pamięciówką. Weźmy sobie na przykład y, taką biologię i dlaczego by nie można zrobić, na, nie wiem, takiej wyprawy do zoo, żeby pokazać, że hej, to jest, to jest na przykład jakiś tam tygrys, że coś tam, coś tam, coś, co tak naprawdę te dzieciaki, te młodzież zaciekawi, że hej, to jest naprawdę to nie jest tylko jakieś puste słowa na karteczkach, tylko to jest coś, co widać, co my czujemy, widzimy, coś, co jest namacalne. Tak naprawdę nauka poprzez empirię to jest najskuteczniejsza metoda. A niestety przez y, narzucone metody nauczania nie ma takich możliwości. A to jest ogromna szkoda. No i tak jak mówiłem, z racji tego, że nie widzą tego na żywo, tylko jest to pusta wiedza na karteczkach. No, wiadomo, nie ma jak się o tym przekonać, jest to nic innego jak taka. Zwykła, zwykła niechęć. Coś pod tytułem. No, w sumie tak, ale co z tego? Jak tego nigdy nie widziałem, nigdy nie zobaczę, nie? I o ile w szkole średniej można jeszcze zrozumieć, że trzeba troszeczkę poważniej podejść do różnych przedmiotów i tak dalej, to o ile dzieciaki z podstawówki, zwłaszcza na etapie klas 1-3, fajnie będzie w ogóle to jakoś zaciekawić jej, że hej, że. Mamy sobie cukierki, jeżeli Staś ma dwa cukierki i Nela da mu kolejne dwa, no to ile ich będzie mieć? Coś tego typu, żeby pokazać namacanie, ile to jest. Dlaczego takich metod się po prostu nie stosuje? Dlaczego dzieci już na samym początku nie mogą kojarzyć nauki z czymś przyjemnym? To jest właśnie ten problem. A z tego, co ja widziałem, wielu nauczycieli tak naprawdę chciałoby mieć inne metody, ale nie mogą, bo odgórnie będzie jakaś kara naliczona. I to jest dosyć poważny problem, który też wymaga reform, które niestety nie będą, a jeśli będą, to w odwrotnym kierunku niż ten, który mam na myśli. I teraz jest coś, z czym będzie problem przez bardzo długi czas. Nawet jeżeli te reformy korzystne dla systemu edukacji i korzystne dla dzieciaków byłyby wprowadzone, a mianowicie postkomuna mental. Tak naprawdę ten problem jest wyjątkowo rozległy i nie dotyczy on wyłącznie systemu edukacji, ale też wszystkiego, co jest państwowe: wszelkiej maści urzędów czy systemu ochrony zdrowia, gdzie tak naprawdę leczenie pacjenta nie traktuje się jako ratowanie komuś życia, tylko jako utratę zasobów. Co zresztą pandemia pokazała dosyć dobitnie, że lekarze woleli w większości dostawać premie za covidków niż leczyć ludzi, którzy naprawdę potrzebowali pomocy. Jednak w czym rzecz jeśli chodzi o ten postkomuna mental w systemie edukacji? Już wyjaśniam. Mam tutaj na myśli to, że dosyć mocno patrzy się na to, żeby każdy był równy, żeby była ta grupa. Wiecie, kolektywizm, te sprawy kojarzycie może? Innymi słowy, lepiej się za bardzo nie wychylać. A co w sytuacji, kiedy znajdzie się taka jednostka, która się wychyla. I tutaj mówimy o sytuacjach, kiedy ktoś chce się uczyć, kiedy ktoś ma chęć i zapał do tego, żeby się rozwijać, żeby właśnie uczyć się nowych rzeczy i Co się dzieje w obrębie kolektywizmu, kolektywu, przepraszam, w którym wmawiano, że jeżeli ktoś dorobił się mega majątku, to na pewno oszust i złodziej. Hmm? Innymi słowy sukces Odbiera się jako coś negatywnego, próbuje się przyczepić łatkę oszustów, czy nacechować to negatywnie, żeby ośmieszyć daną osobę. I w przypadku osób chętnych do rozwijania się, do nauki ogólnie, do poznawania nowych rzeczy, robi się niestety to samo. Takie określenia jak kujon, nerd, coś Wam mówi? Podejrzewam, że tak. Bo właśnie o nich tutaj mówię. O osobach, które już za młodu wykazują ambicją, które chcą się rozwijać, chcą się uczyć, są nastawione na jakiś sukces, czy ogólnie chcą poznawać świat, żeby wiedzieć, co w życiu robić, to często spotykają się z szykanami. A ten system w takiej a nie innej formie. Jeszcze to dodatkowo próbuje zdławić, a w jaki sposób im się to utrudnia? No, na przykład przekierowując ich energię, całą ich ambicję i chęci do nauki na rzeczy, które są kompletnie im niepotrzebne. Czyli wcześniej wymienione patologie związane z ilością, a nie jakością wartościowej wiedzy. I to sprawia tak naprawdę, że taka ambitna osoba, chętna do nauki, uczy się jeszcze więcej rzeczy, które jeszcze bardziej jej się nie przydadzą, i albo to wywoła jeszcze większą niechęć, albo tak naprawdę taka osoba może poczuć się kompletnie załamana, że jej ambicje poszły tak naprawdę na marne. I że te wszystkie szykany, obelgi i wyśmiewania okazały się słuszne. To jest naprawdę poważny problem, że kara się ludzi i to już za młodu za sam fakt, że ma się ambicje i chęci. Zresztą w dorosłym życiu wcale nie jest lepiej, ale o tym będzie w którejś z następnych części. I tutaj takim osobom bardziej chętnym do nauki, też bym polecił to samo, co w przypadku przeładowanego programu czyli po prostu uczyć się tego, co uważają, że im się przyda w życiu, co jest tak naprawdę dla nich łatwe, przyjemne, i w przyszłości próbować przekuć to w coś zyskownego. Coś, co może dać im naprawdę fajną przyszłość zawodową. A resztę traktować pod tytułem byleby zdać. Bo tak jak mówiłem wcześniej, to się w większości nie przydaje. Podsumowując, tak naprawdę ogrom wad w tym polskim systemie edukacji, takie jak zbyt wczesna godzina rozpoczęcia lekcji WF na pierwszych godzinach. Przeładowany program, w większości rzeczy kompletnie niepotrzebne, zbyt sztywne procedury, robienie złego z osób ambitnych, sprawia, że narasta już tak ogromna niechęć, że raptem garstka ludzi się z tego wyłamie i będzie chciało mimo wszystko pójść dalej. I niestety tylko ta garstka ludzi. Osiąga mniejszy albo większy sukces, ponieważ wie, co tak naprawdę chce w życiu robić. Większość ludzi tak naprawdę nie wie. I dopóki nie naprawi się tych błędów, to sytuacja nie poprawi się, a niestety obawiam się, że tylko może się pogorszyć. A wy jakie dostrzegliście jeszcze patologie w polskim systemie edukacji? Dajcie znać w komentarzach, czy wystarczająco wyczerpałem temat, czy były jeszcze jakieś kwestie, które mógłbym poruszyć. Natomiast, jeżeli sam materiał się podobał, to zostaw lajka. No i wiadomo, jeżeli nie chcesz przegapić żadnych innych materiałów, subik, dzwonek i czekaj na następną część. Tak więc, to wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Miłego wieczoru i bez odbioru.